Cześć wszystkim. Dzisiaj po raz kolejny wybrałem się do Lasu Piastowskiego, by móc po raz kolejny sfotografować rudzika lub inne małe stworzenie latające w scenerii troszeczkę bardziej zielonej. Jak już widzicie za mną i dookoła mnie jest mega zielono. Troszeczkę deszczu spadło, wszystko się tak momentalnie zazieleniło, że jest to po prostu coś nie do opisania. Więc jest niedziela. Dlaczego by tu nie wyjść na zdjęcia? Właśnie znalazłem sobie już takie przytulne miejsce na kawałku drzewa. Będę siedział. Przede mną, zaraz wam pokażę, macie tutaj zwalone drzewa. Mam nadzieję, że to będzie idealne miejsce, by móc właśnie sfotografować jakiegoś małego ptaka. No generalnie moim celem jest rudzik. Zobaczymy, czy przyfrunie. Będzie fajne, rozmyte tło z tyłu, bo do gałęzi, które są przed i za, jest duża przestrzeń, więc głębia ostrości będzie idealna. No nic, rozbijam się konkretnie i czekam na ptaki. Na chwilę przystanąłem i wyobraźcie sobie, dojrzałem lisa. Było to coś wspaniałego, ponieważ lis był duży i naprawdę mega rudy. Co mnie ciekawi, że był tak blisko miasta, ludzi. Polował sobie chyba przy ogródkach. Nie byłem w stanie wyostrzyć, bo było tak dużo liści, że autofokus sobie nie poradził. No nic, dzisiejszy wypad jest troszeczkę kiepski z tego względu, że jak już wcześniej wspominałem, jest mało ptaków. Znaczy, ptaków jest dużo, tylko jest mega dużo liści i ciężko je wypatrzeć. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się cokolwiek sfotografować. Jeszcze poczekam i zobaczę. Przyleciał koło mnie strzyżyk. Wykonałem mu serię pięknych zdjęć. Coś niesamowitego. Mam piękne zdjęcia, kiedy siedzi sobie na gałęzi i śpiewa w bujnej otoczce roślin. Jak słyszycie, nade mną cały czas śpiewa strzyżyk. Nie wiem, czy to są śpiewy godowe, czy po prostu sobie śpiewa. W każdym razie mam już kilka naprawdę fajnych zdjęć. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo na monitorze aparatu wygląda to bombowo. Poczekam jeszcze około 2 godzin w tym miejscu, by móc prowadzić dalszą obserwację. Okej, kochani, więc tak, z racji tego, że już się zbliża pora obiadowa, będę zmykał. No jak zaraz zobaczycie, jest kilka fajnych ujęć. Myślę, że zdjęcia też się nie powstydzą. Staram się, uwierzcie mi, jak mogę.
Co do dnia dzisiejszego, no miał być Rudzik, przyleciał strzyżyk, no nic nie poradzę na to. W każdym bądź razie mi się mega podobało. Oczywiście dla nowych i starych dzięki za oglądalność, bardzo mnie to wspiera, uwierzcie mi. Dla nowych użytkowników wiadomo, dajcie łapkę w górę, ewentualnie jakąś subskrypcję, co bym miał was coraz więcej. Mam nadzieję, że materiał będzie wam się podobał, bo no mówię, jest tutaj, że tak powiem, mega śnie. Nie wiem, ile dzisiaj byłem, z jakieś 5 godzin, 6. No i tak widzicie, siedziałem sobie w takim buszu i starałem się coś dla was nagrać. No, myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego ptactwa, ale to miejsce ma potencjał i wrócę tu dość niebawem, jak tylko coś sobie zbuduję, by móc, że tak powiem, zaczaić się konkretnie przede wszystkim i móc nas naprawdę bliska fotografować nasze piękne, małe ptaszki. Więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejka!